Witam Państwa w kolejnym odcinku Niewyparzonej Gęby. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie wspaniały wokalista, gitarzysta Wojciech Cugowski. Witam, kłaniam się. Wojtek, lubisz ostre? Lubię. Lubisz, no to akurat dobrze, bo to mamy przyprawione jedzenie. Będę tak na szybko powiem, o co chodzi. Mamy 5 tematów. Będziemy próbować kulek o różnej ostrości. Najostrzejsza jest Carolina Reaper, najsłabsza z pastą Curry. No dobrze, skoro tak, to zaczynajmy. Zaczynajmy. Zaczynamy najpierw od tej najłagodniejszej, tak jak już mówiłem, z pastą Curry. I będzie zaraz pierwsze pytanie. Hop. Dobrze, trzeba całą zjeść od razu? Nie, nie, spokojnie, tak, 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 na spokojnie, bum, hop. Jak, spoko, nie? Nie chodzisz. No na razie spoko. Dobra. Jako artysta zaczynałeś, może przede wszystkim jesteś znany, może w ten sposób to ujmę, z gry z zespołem, z bratem swoim w Braciach. Później był koncept Cugowscy. Kiedyś jeszcze grałeś chyba w 95-99 w Alligators. W Alligatorsach? Tak, w paru zespołach. W Tipsy Train, w Exit, no, mnóstwo tu było zespołów. No właśnie, i teraz jesteś solistą, sam sobie. Jak się czujesz jako taki solista frontman? Wiesz co, to oczywiście to się wszystko odbywa pod moim imieniem i nazwiskiem, ale to no, nie mogę powiedzieć, że jestem, solistą, bo występuję z zespołem. No tak. W tym zespole jest czterech kolegów, bardzo dobrych moich kolegów i są to bardzo ważne postaci na tej mojej drodze muzycznej. No na pewno, rzeczywiście ja przez 20 lat grając w zespole Bracia byłem gitarzystą, który czasem śpiewał coś od czasu do czasu. Śpiewałem chórki i śpiewałem powiedzmy dwa utwory w czasie koncertu i to było tyle. Więc to przesunięcie teraz na front jest, no na pewno jest to wyzwanie duże. Czujesz większą presję? No na pewno tak, bo siłą rzeczy słuchacze skupiają się na tej osobie, która stoi na froncie. Ale też to nie była jakaś chora ambicja moja, żeby się znaleźć na froncie. Ja zacząłem od śpiewania, później zostałem gitarzystą przede wszystkim. A jak odszedłem z zespołu Bracia, no to siłą rzeczy wróciłem do tego, co robiłem 20 lat wcześniej. No i oczywiście to nie było łatwe i nie jest w dalszym ciągu, żeby stać na froncie, żeby być wokalistą, żeby prowadzić koncert, mieć dobrą interakcję z publicznością. To tego wszystkiego uczę się też cały czas jakby w praktyce, ale lubię to. Zawsze lubiłem muzykę, zawsze lubiłem grać, śpiewać również. Z tym śpiewaniem jest też tak, że to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. To chociaż trzeba... jak śpiewał kiedyś bodajże Sztur, każdy śpiewać może. No tak, ale może moje ambicje nie idą w tym kierunku. Więc staram się być jak najlepszym wokalistą za każdym razem. Czy to jak wchodzę do studia, czy jak gramy kolejny koncert, to żeby... jest to jakiegoś rodzaju wyzwanie Jest taka większa wolność chyba, prawda? O, to tak. To poza wszystkim. Bycie częścią zespołu, a bycie wykonawcą solowym to jakby podejmować decyzje te kluczowe samemu, to jest zupełnie co innego. Oczywiście kompromis też jest ważny, bo nas jest pięciu. W dalszym ciągu nas jest pięciu w zespole ja się bardzo liczę ze zdaniem moich kolegów. Nie jestem taki, że zatnę się i powiem, że i tak to ja muszę wszystko zrobić. Oczywiście są jakieś decyzje, które muszę podjąć sam. Generalnie twój głos jest tak jakby ostateczny. No, tak, ale też to nie jest tak, że korzystam bezwzględnie z tego, bo moi koledzy, z którymi gramy w zespole, no, na przykład z Tomkiem Gołębiem, z basistą, gramy już prawie 30 lat razem w różnych konfiguracjach. Przede wszystkim w zespole Bracia graliśmy bardzo długo, ale znamy się z czasów szkolnych. Później był zespół Alligators.
No i koniec końców Tomek gra teraz ze mną w moim zespole. Po drodze jeszcze było CGT Trio, gdzie graliśmy takie troszkę jazzowe, bluesowe, bardziej instrumentalne rzeczy. Także ta nasza droga trwa bardzo długo i zdecydowanie, no, tak jak mówię, decyzje kluczowe na pewno należą do mnie, ale zespół jest mi bardzo pomocny i zawsze słucham, co moi koledzy mówią. Jak, jeżeli dwie osoby mówią ci, że nie masz racji, to musisz o tym pomyśleć. Tak. Okej. Poza tą wolnością, jako tym plusem jako kariery solowej, tak. I większym stresem. Przepraszam sobie. Dojesz jeszcze? Tak, dojem. Przepraszam. Spoko. I poza tym stresem i większą odpowiedzialnością, powiedzmy, tej ciemnej strony, to jeszcze jakie plusy i minusy widzisz? Plusy i minusy czego, przepraszam? Kariery solowej. Skupiłeś się na jedzeniu, ja rozumiem. No tak, to jedzenie jest absorbujące mocno, ale lubię. To spokojnie szamy kilka. Plusy i minusy zawsze są te same. Czy grasz w zespole, czy występujesz jako solista, czy jako gitarzysta, zawsze musisz się zmierzyć dokładnie z tym samym. Jak wchodzisz do studia, masz materiał do nagrania, no to starasz się, żeby był jak najlepszy. I pracujesz nad tym materiałem do momentu, kiedy nie uznasz, że jest warty tego, żeby pokazać go ludziom. Jak wychodzisz na scenę, to jest wszystko jest podobnie. Musisz mieć dobry odsłuch, musisz mieć nastrojone wiosło, okay. I tak dalej, od takiej technicznej strony. Także plusy i minusy. No wiadomo, że jeżdżenie też jest takim... No tak, na pewno przy koncertowaniu. Jest uciążliwe, ale ja też lubię. Jestem kierowcą również przy tym, bo... Robisz bo wszystko. Muzyk musi też umieć jeździć za kółkiem. Oczywiście to jest uciążliwe o tyle, jak masz dalekie trasy, jak musisz pojechać 500-600 kilometrów, no to rzeczywiście to jest męczące, nużące, a wieczorem wyjść na scenę, więc z tym jest różnie, bo poziom zmęczenia, bo stres, bo niedospanie, bo coś tam. Ale myślę, że każdy zawód ma też swoje ciemne strony, tutaj też jest ich sporo, ale myślę, że ten moment, jak się wychodzi na scenę, jest publiczność, która przyszła ciebie posłuchać, kupiła bilety, no to jest rekompensata ogromna przez te półtorej godziny. Super. Druga kulka. Druga, okay. Druga. Cayenne. Dobrze. Znany mi jest smak Cayenne, ponieważ moja mama też robiła bardzo dużo dań z Cayenne. W ogóle moja mama potrafi zrobić dobre, tak zwane chińskie, ostre. To jest troszkę pikantniejsze. No, tak jak powinno być. Spodziewam się, że level będzie rósł. Powiedz mi proszę, jak wygląda u ciebie proces twórczy? Czy sobie na przykład planujesz, że mam 2 miesiące na napisanie określonej ilości utworów, powiedzmy 2, czy jest to jakoś poukładane, czy na przykład tak mocno randomowo? Czy mam po prostu, idę po ulicy i nachodzi mnie wena? A to mówimy o innych rzeczach, bo mam dyktafon w telefonie, który pozwala mi na zarejestrowanie tak zwanego pomysłu w każdej chwili. Bardzo często w samochodzie albo gdzieś, gdzie dłużej muszę posiedzieć. Czasami mi przychodzą jakieś pomysły i sobie rejestruję to. Albo paszczowo, albo akurat jak mam gitarę, to mogę sobie ten pomysł nagrać. Więc oczywiście tego jest dosyć dużo, jak później zaczynasz robić odsiew. No i są też takie pomysły, że odsłuchujesz i myślisz sobie, dlaczego ja to zarejestrowałem, czy to jest okropne, no nie? A czasem się zdarza tak, że to jest dobra zwrotka i wracasz do niej kilkakrotnie, wracasz i okazuje się, że na tej kanwie można zrobić utwór. Więc to jest bardzo różnie. Rzadko jest tak, że przychodzą mi do głowy całe utwory. To jest rzadkość, żebym miał wszystkie części, żebym już wiedział, jak będzie wyglądała cała kompozycja. Tutaj bardzo się opieram na moich kolegach, z którymi
z którymi w sali prób opracowujemy albo aranżujemy utwory, bo tak jak mówiłem, ich zdanie jest dla mnie ważne i później jak wychodzimy na scenę, to jest zupełnie coś innego niż to, co ja kazałbym im zagrać, albo powiedział, że tak ma być i koniec, nie? Zupełnie inne jest brzmienie zespołu, który czynnie uczestniczy. Czyli największym cenzorem, nazwijmy to cenzorem, osobą, która sprawdza, osobą w twoim życiu, która decyduje, że stwierdza też, że ten utwór jest fajny, jest kto? Zespół? Czy może żona? No wiesz co, najpierw to ty musisz wiedzieć, że to jest ten utwór, który chcesz nagrać i ale kto właśnie później stwierdza, tak, to jednak masz miałeś dobrą myśl. Czy tak, no myślę, czy tak, że publiczność. Jeżeli ten utwór zdaje egzamin przed publicznością, jeżeli się podoba, jeżeli ludzie dobrze reagują na niego na koncertach, to znaczy, że tak jest. Oczywiście ja na mojej płycie zawarłem 12 utworów, ale też przez ten czas promocji tej płyty sprawdziliśmy w jakiejś konfiguracji wszystkie utwory i nagle okazuje się, że tylko połowa tych utworów sprawdza się koncertowo i ma sens po prostu. Z drugą połową jest tak, że albo nie pasuje do tempa koncertu, albo po prostu uznajesz, że te utwory, które wybrałeś do setlisty są lepsze, no nie, choć w momencie nagrywania bardzo ci się podobały i byłeś przekonany do tego, że chcesz te akurat utwory na płycie zawrzeć. To jest bardzo różnie, bo te utwory później zaczynają żyć kompletnie innym życiem. Jak słucham płyty, którą nagrałem 10 lat wcześniej, powiedzmy, i utwory, które gram z tej płyty do dzisiaj, one się różnią od siebie, różnią się energią, tempem. Inne czynniki zaczęły odgrywać rolę niż te, które pierwotnie, dzięki którym zamieściłeś ten utwór na płycie. A czy masz jakieś utwory, które grasz, a już nie chciałbyś ich grać? Nie. Nie ma tak. Nie, bo nie mam takiego. Przyznam, że kiedyś gdzieś nie czytałem jakiś artykuł, że są artyści, którzy stworzyli utwory i tyle razy je grali, że po prostu mają ich dosyć. Nie, wiesz co, chyba nie ma takiego utworu, którego nie lubię. No, oczywiście nie wszystkie mi się podobają w równym stopniu, dlatego nie grywam ich na koncertach. Ma to sens, ale na przykład publiczność ich domaga. Ale te utwory, z których jestem znany, z które wiem, że powinienem zagrać, bo tak... Bo tego oczekuje publiczność. Tak, na pewno tak. Ale też ja z tymi utworami jestem też związany, z każdym z nich jestem związany w mniejszy czy większy sposób. Więc nie mam takiego utworu, którego powiedziałem, że nie i koniec. Okej. Okay. Kolejny temat, kolejna kulka. Jedziemy dalej, dobrze. Tak, dalej mamy Buldaka. Cholera. Wygląda strasznie, już, tak ciemno. Już, no właśnie, jakiś taki suchutki jest bardzo. Ale słodziutki. Żeby tylko słodki. Dobre. No wiesz co, też kubki smakowe się przyzwyczajają. Więc tak. Mam nadzieję, że ten ostatni nie wyrwie mnie z butów. Powiem ci, że ten mi bardzo smakuje. Bardzo dobry. Ale to trzeba od razu popić. No tak. Żeby się lepiej mówiło. Nie będę udawał, że nie jest ostre. Okej. Okay. Powiedz mi... Czy jesteś w stanie ocenić dzisiejszy rynek muzyczny z perspektywy czasu? Na przykład, czy czegoś, nie wiem, w dzisiejszych utworach czegoś im brakuje według ciebie? Albo teraz jakaś, nie wiem, ta muzyka jest... No jesteś rockmanem po prostu, tak? Jakby to nie mówić. Czy ta muzyka nie jest bardziej... Na muzyce rockowej jestem wychowany i to z tego się nie da no tak, nasiąknąłeś, że tak powiem, od dziecka. Nie chciałbym nawet, bo muzyka gitarowa. To jest, dorastałem w takiej muzyce, jestem gitarzystą i jakoś trudno mi jest przyjąć do wiadomości, że tej gitary po prostu prawie nie ma dzisiaj. Tak. Jak słuchasz tych takich hitowych, dużych wykonawców, to ta gitara jest gdzieś w zaniku. Ona bardzo dobrze wygląda na scenie, więc oni nie rezygnują do końca z gitary.
Natomiast nie słychać jej brzmienia. Nie ma, gitara, ona była rugowana przez wiele, wiele lat i przez stacje radiowe, i przez, przez tych, którzy decydowali w wytwórniach płytowych, jak co ma brzmieć i tak dalej, co też jest chore w jakimś sensie. I ta gitara zawsze była za głośno, za dużo gitary, za duży przester, nie, po co solówka, po co to, i tak, no i konsekwencje są takie, jakie są, czyli, muzyka gitarowa jest, stała się muzyką niszową, rockowa. No tego mi najbardziej brakuje, bo nic nie jest w stanie zastąpić dobrego rock'n'rollowego zespołu. A zespoły to jest jeszcze kolejna rzecz. Tych zespołów jest coraz mniej, coraz mniej. Faktycznie, masz rację. Wykonawców solowych jest, jest ogromna większość. I ci wykonawcy też się czasami łączą, jest featuring, ktoś tam, albo tego, ale nie ma zespołów, nie ma takiego bandu z krwi i kości. Nowego mówię, bo no oczywiście tak. Są... Nazwijmy to dinozaury jakieś, tak? Nie, no są, ale wśród tych dinozaurów jest mnóstwo po prostu wspaniałych muzyków i wspaniałych zespołów, to poza dyskusją. Stansi, ale młodzi ludzie tak. Aerosmith. A, tak, no tak, ale Aerosmith właśnie zakończyło karierę. Tak, ostatnio tak. Tak troszkę też myślałem o naszym rynku, bo nasz rynek rodzimy nieco się różni od tego, co się zgadza dzieje. Zgadza się. Powiedzmy w Ameryce. W Ameryce zespoły nadal są. I muzyka rockowa ma się bardzo dobrze, chociaż jest w niszy, na pewno jest w niszy. Ta muzyka nowoczesna, popowa zupełnie do mnie nie przemawia, zupełnie, naprawdę. Nie jestem w stanie znaleźć czegoś, jakiegoś utworu albo połączyć jakiegoś utworu z wykonawcą, że wiem, że to jest ten wykonawca, wiem, że on śpiewa tą piosenkę, tak jak kiedyś, no, wychodziła Tina Turner. To było wiadomo, i że to jest było Tina. Wiadomo, że to jest ona, był Phil Collins, był David Bowie, powiedzmy. No. Wiadomo, że jak wychodził Queen, to było Queen. No tak, to było Queen i tak dalej, i tak dalej. Było brzmienie, byli wokaliści, którzy różnili się od siebie. Dzisiaj prawie się nie różnią, wszyscy śpiewają tak samo, to jest zadziwiające. Ja czasem z moją córką, która kończy 16 lat w tym roku, robimy sobie takie przejażdżki po Lublinie i okolicach i puszczamy sobie muzykę różną. Lubi muzykę rock'n'rollową. Oczywiście ja jej tego nie kazałem lubić, no, ale tak wyszło. Jak ale się czasami, w domu osłuchała. Tak, ale czasami puszczamy sobie, tato, a może zobaczmy, co tam w świecie. No nie, jak jest top 20 dzisiaj. No i to po prostu jest nie do wysłuchania dla mnie. Nie do wysłuchania, naprawdę. Nie ma piosenek, wszystko jest udziwnione, wszystko jest skomputeryzowane, wyrównane i wszyscy śpiewają tak samo. I faceci, i kobiety. To jest tak jakby ten sam nauczyciel mówił mi, że tak masz poprowadzić linię, zrobić taki zawijas, tak zawiesić melodię, a później pewne rzeczy powtórzyć, bo tam jest bardzo dużo takich powtórzeń, takich jak kiedyś były piosenki dla dzieci, no nie? Okej. Da-da-da-da-da, tu-ci-tu-ci. Wiesz, nie potrafię tego nawet teraz odtworzyć, bo nie potrafię też nazwać tych wykonawców, bo nie ma tam nic charakterystycznego dla mnie, no, jako rozumiem. Dla słuchacza. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale bardzo dużo, jedziesz córko i zdarza ci się coś usłyszeć, jest bardzo teraz dużo zaczerpnięć z utworów z lat 80., 70. Tak, ale to było i wiesz, to w latach 90. na przykład też to było, no nie? Bo były przeróbki Every Breath You Take na przykład, albo Killing Me Softly, też to był duży przebój przez Roberty Flack w latach 70., a później nagrał to zespół Fugees, więc... To jest normalne. Przeróbek i tak dalej, to jest norma. Ale teraz w tych te przeróbki są dosyć sprytnie robione, bo na przykład nie wiem, kto to gra, nie wiem, kto to śpiewa, ale usłyszałem charakterystyczny motyw ta-ta-ta, dyga-dyga-dyga-dyga, no nie? Wiem, ale... I zdaje się, że to właśnie z Werą słuchaliśmy, z moją córką. I ona mówi, że to śpiewa ta i ta dziewczyna, coś tam. Ja mówię, ale przecież ten motyw to jest In Excess, no nie? Mm-hmm. I Need You Tonight.
A ona mówi, naprawdę? Ja mówię, no to zobacz, otworzyliśmy płytę, bo czytamy też książki w płytach. Mhm. Jesteśmy trochę chyba z innego świata niż dzisiejszy. Pasja, po prostu i rzeczywiście, pasja. I rzeczywiście jest podpisane, że ten motyw jest wzięty z tego mhm. i są podpisani Michael Hutchence, bracia Faris i tak dalej z In Excess. Więc są brane na przykład fragmenty i na tym jest budowany cały nowy numer, no nie? Mhm. Tak jak samo było z Tiną Turner całkiem niedawno i to chyba Dua Lipa przerobiła? Być może tak. Być może tak. No, właśnie... no jakaś jest taka nowa moda, że się nie przerabia całych utworów, tylko bierze się jakiś motyw. A ten motyw, który zaśpiewałem przed chwilą, to jest motyw gitarowy. To nie był motyw wokalny, bo In Excess śpiewali nieco tak. inaczej, a ten motyw właśnie ta dziewczyna śpiewa. Śpiewa. I tam, są, tam jest tekst, nie wiem o czym, ale... Ale jest. Dobra. Dziwne to wszystko jest i niestety nie przemawia do mnie. Ale żebyśmy nie skończyli tak pesymistycznie, to muzyki jest na szczęście sporo dobrej do znalezienia. Tylko trzeba szukać, bo w radiu tego nie znajdziemy, w mainstreamie tego nie znajdziemy. Trzeba szukać. Tak, trzeba szukać, ale są naprawdę. Są dobre bendy, są dobre głosy i są dobre numery. Tylko one są gdzieś... Gdzieś poukrywane. Poukrywane. To nie jest to, co producenci, to co stacje radiowe chcą promować i na tym zarobić. Widocznie tak. Widocznie tak. Chociaż myślę, żeby się dało, ale może jest trudniej, nie wiem. Trzeba nową stację stworzyć, która będzie promowała. Ach, właśnie, no tak. Właśnie. No ale to jeszcze, wiesz, stworzyć stację to jedno, ale żeby wszyscy chcieli tego słuchać. Ach, no właśnie. I tu będzie problem. Mhm. Wojtek, kolejna kulka. Okay. Teraz mamy płatki chili. Ona będzie może być trochę sucha, bo jest dużo płatków. No, one już są suche tak od drugiej kulki, wiesz? Bo dużo przypraw. Tak, dużo. Mhm. No, znany mi smak, bardzo dobrze. Mhm. No tej ostatniej trochę boję. No, zobaczymy. Ale, wiesz co, mam bardzo wielu znajomych i kolegów w Goleniowie. Po drugiej stronie Polski, niedaleko Szczecina. I tam znajomy miał kiedyś hamburgerownię. Mhm. Kiedyś przyjechałem do nich, oni to otworzyli dopiero co i mówi, siema, musisz spróbować tutaj naszego hamburgera. Mówi, nazywa się Polish Hero. Mówię, to go, ale czy jesteś pewien? Ja mówię, dawaj, jestem pewien. No i rzeczywiście był... Był mega. Był strasznie ostry, ale chyba byłem jednym z niewielu, którzy zjedli go od A do Z w całości. No i dostałem tam, zdaje się, dyplom jakiś, ale dostałem też taką przypinkę do kluczy z trupią czaszką, także jestem zaprawiony w bojach. Okej, okay. Dobra. Wspominałeś właśnie o swojej córce. Tak. Ona też śpiewa. 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 I teraz jako ojciec i osoba, która zna tę branżę od podszewki, chciałbyś, żeby weszła w to jeziorko, czy jednak wolałbyś, żeby robiła coś innego? Wiesz co, ja nie będę miał nic do powiedzenia. Jeżeli ona będzie chciała się zajmować muzyką, będzie chciała śpiewać i będzie chciała występować, no to będzie musiała wejść w jakiś sposób do tej rzeki. Ważne jest tylko to, żeby robiła to na własnych zasadach, żeby robiła muzykę, z którą się będzie utożsamiać w 100%. Czy to będzie popularne, czy niepopularne, żeby robiła po prostu, żeby się spełniała w 100%. Bo po to chyba zostajemy muzykami, żeby się spełniać w tym, prawda? Żeby nieść jakiś swój przekaz, żeby pokazywać, co jest dla mnie ważne, co nie jest ważne. Żeby pokazywać, jakie jest moje brzmienie, a jakie nie jest. Więc chciałbym, żeby robiła, jeżeli zostanie muzykiem tak na 100%, żeby robiła zawsze to, co jest zgodne tutaj z jej sercem i żeby była wolna i nie poddawała się. No branża nie jest łatwa, na pewno. Tak jak każda zresztą. Wszędzie są, to już o tym rozmawialiśmy. Zgadza się. Są jasne i ciemne strony. Mhm. Ale Weronika na pewno jest uzdolniona.
Na pewno ma jakąś określoną już. Wiem, co lubi w muzyce, więc wiadomo, że rok. Wydaje mi się, że to jest dobry, że to jest dobry kierunek i dobry background do tego, żeby tą muzyką się zajmować, ale na pewno tu jest jeszcze potrzebne takie samozaparcie, no nie? Bo branża muzyczna potrafi sprawić, że przestaje się chcieć różne rzeczy robić. Czy ja miałem chwilę zwątpienia? Na pewno tak, ale też nie na tyle, żeby przestać być muzykiem. Ale wiem, że to nie jest łatwy kawałek chleba. Na pewno nie jest. Ale cały czas mam takie jakieś idealistyczne podejście do tego, że jak jesteś dobry, jesteś utalentowany i popierasz to pracą i wytrwałością, to dojdziesz do sukcesu. Sam talent oczywiście to jest wspaniałe, jak się dostaje coś od Boga, ale tu trzeba pracować, trzeba cały czas tą swoją ścieżkę po kolei wydeptywać, no bo tu nic nikomu nikt nie da, nic się za darmo nie dzieje. I nie mówię za darmo w sensie finansowym, tylko po prostu musisz to włożyć dużo pracy. Bardzo dużo pracy i wytrwałości, bo to wtedy tak. Wtedy tak. Tego jej życzę bardzo. Jeżeli Werusia będzie chciała się tą muzyką zająć, to takiej będę podpowiadał. Zanim przejdziemy do następnej, mam tu jeszcze takie zdjęcie. Tak jest. Znalazłem je na twoim Instagramie. Ile ty miałeś lat? 4. I oczywiście od razu z gitarą. No tak, dokładnie. Ta gitara nie była grająca, bo miała takie nylonowe bardziej struny. Proszę. Tak, ale to jest zdjęcie, to jest jakiś, 80. rok. Zdjęcie jest zrobione w mieszkaniu na Magdy Brzeskiej w Lublinie. No i to oczywiście nie potrafiłem wtedy grać na gitarze. Jak to nie już? Ale kochałem muzykę od zawsze. No u nas muzyki było bardzo dużo. W domu płyty cały czas leciały, taśmy. Jeszcze ojciec też miał magnetofon szpulowy, więc to było super. No i ta muzyka zawsze grała w dużych ilościach i głośno i to jest pewnie jeden z tych momentów. A ty masz dużą kolekcję gitar. Czy dużą? Nie powiedziałbym. Wiesz, ja na przestrzeni lat miałem sporo gitar różnych, ale albo sprzedawałem, bo mi się nie zgadzało coś, albo zamieniałem na inne. Nie powiedziałbym, że mam dużo. Gitar elektrycznych mam 4. I 2 akustyczne, i to wystarczy. To wystarczy. Nie, ja nie jestem kolekcjonerem, jakby nie przywiązywałem nigdy wielkiej wagi do tego, ale rzeczywiście mam gitarę, której na pewno nigdy nie oddam, nie sprzedam. Dostałem ją na 40 urodziny od żony i córki i gram na niej najczęściej. To jest Music Man L3, czyli model Steve'a Lukatera z Toto. Wspaniała gitara, tak bardzo wygodna. Doskonale brzmiąca, świetnie stroi, no w ogóle taka była na tamten moment wymarzona i taką dostałem. Mam jeszcze Hackstroma, którego przerobiłem, znaczy nie własnymi rękami, Krzysio Kłos, który mój kolega, który zajmuje się gitarami, bardzo mi pomógł tutaj, bo trzeba było w niej szereg rzeczy wymienić. Mam Yamaha RGX jeszcze ze starych czasów, kiedy współpracowałem z firmą. Mam Fendera Stratocastera, no czyli taka klasyka żelazna. Mm-hmm. I 2 gitary akustyczne Martina, jedna duża, druga mniejsza. I to jest wystarczająco. To co, idziemy do tej najtrudniejszej. Już? Poczekaj, to ja wiesz co, dojem dojesz, może to, żeby na pewno. Zrobić background, tak? Okej. Okay. Mm-hmm. Następne to będzie takie, powiedzmy, szybkie pytania. Będę chciał, żebyś odpowiadał krótko. Szybko i krótko. Tak. Przepchnąłeś? Tak. Możemy. Dobra. Dobra. To jest ta najostrzejsza papryka, tak? Tak. Znaczy jedna z. Tak. Mhm. Rzeczywiście. Czuć. Tak. Dobrze. To teraz tak jak mówiłem, szybkie. Co? Mm-mm. Gdzieś w zęb weszło.
Właśnie. Później będę to oglądał. I inni, co gorsza. Tak, co on tam robił z tym językiem? Okej, zaczynam czuć. Tak, nie no, jest ostro, jest na makso, ale dobre, ja lubię. To dobrze, to bardzo dobrze wręcz. Lubisz czytać i lubisz czytać biografię. Lubię. I moje pytanie brzmi, najciekawsza książka, jaką przeczytałeś i najnudniejsza książka, jaką przeczytałeś? Najciekawsze i najśmieszniejsze. Może tak, najciekawsza to jest Jeźdźcy Północy o The Allman Brothers Band. Piękna książka. Najzabawniejsze to biografia Ozziego Osborna i Lemiego z Motorhead. Mhm. Bardzo polecam. A najnudniejsze, to mnie bardzo zdziwiło, ale to jest biografia Keitha Richardsa. Naprawdę? Życie, tak. Jest po prostu jest nudnawa. No, taka jest moja opinia. Mhm. Niektórzy mówią, że jest wspaniała, ale spodziewałem się czegoś innego, no bo jednak Keith Richards, Keith Richards to jest taka postać, która, która się kojarzy z rock'n'rollem bardzo szeroko pojętym. A tam oczywiście są historie, ale są też dłużyzny okrutne. Nie wiem, zaraz jak potem... ty, przepraszam, ale ja strasznie czuję winę uszy. Tak, nie, no wiadomo, przecież nie udawajmy, to jest bardzo ostre. No i za chwilę potem wyszła biografia Jaggera i miałem podobnie. Może to jest sam wydawca albo... Może, nie, chyba nie. Nie? Ale może miałem inne... oczekiwania? Inne oczekiwania, że tam będzie po prostu samego sosu tyle, że, że będę umierał ze śmiechu. A to wcale tak te książki mnie nie zachwyciły. No a takie książki, które noszę w sercu, to oczywiście biografię Deep Purple, mm-hmm. Black Sabbath, bo to są zespoły, które mnie zawsze najbardziej interesowały. I wszystkich tych zespołów, które powstały jakby członkowie Purple i Sabbathu zakładali też różne zespoły. Mm-hmm. I mnie ten świat najbardziej zawsze interesował. Czy w twojej szufladzie, nazwijmy to, są jakieś utwory, które jeszcze nie jest na nie moment, żeby ujrzały światło dzienne? Nie mam tak. Wiesz co, ja mam telefon i ten telefon traktuję jak brudnopis. Jak mi coś fajnego przyjdzie do głowy... Tak jak mówiłeś już. Tak, to sobie rejestruję. To nie jest tak, że ja mam jakiś pomysł i myślę sobie, o nie, to teraz nie będę tego robił, zrobię to kiedyś tam. Nie mam takiego podejścia, bo wiesz, nie mam takiego podejścia do swojej twórczości na pewno, bo też nie czuję się ani wyjątkowym kompozytorem, ani nikim takim. To są utwory, które albo melodie, które mi przychodzą do głowy i na tej kanwie zaczynam budować albo sam, albo z... jak to było przy płycie, przy mojej pierwszej płycie z Marcinem Limkiem, który jest współproducentem, albo właśnie na próbach z kolegami opracowanie tych pomysłów. Także nie mam tak, że odkładam coś, albo wiesz, mam bardzo dużo rzeczy. Jest pomysł, jest dobry i idzie. Jeżeli pomysł teraz, ci się nie podoba, dokładnie, to go wywalamy. I później, tak jest, znaczy nie tyle wywalamy, bo ja mam archiwum, no nie? Okay. Ja sobie tam wszystko archiwizuję i tak jak na przykład w wakacje teraz robiłem odsiew takich rzeczy, bo będę się przygotowywał do jakichś nowych nagrań, nowej płyty, no to muszę tego odsłuchać wszystkiego. Ale mam też zaznaczone, że tu jest fajny refren, na przykład tu jest fajna zwrotka, a ten się w ogóle nie nadaje, ale jak go odsłuchuję po jakimś tam czasie, to okazuje się, że może coś z tego będzie. Także wiesz, takie bardzo użytkowe mam podejście do tego. Okay. Czasami mi wpadnie fajna melodia, która zostaje rzeczywiście i staje się częścią jakiegoś tam utworu. Ale nie mam nabożnego stosunku do tego. Rozumiem. Wspomniałeś, że szykujesz się do nagrań, do nowej płyty. No tak, ale to jeszcze chwilę. Jeszcze dłuższą chwilę? Tak, bo teraz tak, zaczęliśmy taką trasę bardzo ciekawą, akustyczną, z kwartetem smyczkowym. Zagraliśmy na razie jeden koncert w Przemyślu, ale myślę, że do końca roku zagramy ich jeszcze trochę. I odświeżyłem taki utwór z pierwszej płyty zespołu Bracia, który śpiewałem na tej płycie, ale który śpiewałem po angielsku.
I w zupełnie innej aranżacji. Tam był na pierwszej płycie to jest taki mocny, mocny hardrockowy numer z dużymi gitarami i w języku obcym. A po latach jakby wróciłem do tego utworu i zaaranżowaliśmy to na taką power balladę i tekst do tego, o tekst poprosiłem Piotrka Bukartyka i Piotr napisał tekst bardzo ładny, o miłości oczywiście. I będziemy ten utwór na pewno grać na tych koncertach z kwartetem smyczkowym. I niewykluczone, że będę chciał nagrać ten utwór na swoją płytę drugą w tej odsłonie, w takiej właśnie odsłonie zupełnie innej. Także są też utwory, które gdzieś tam siedzą u mnie w głowie i tak jak ten dostał nowe życie. Zobaczymy też, czy publiczność jęknie z zachwytu tak samo jak ty. Tak samo jak ja. Ale no miejmy taką nadzieję. Gdzieś ten utwór gdzieś tam cały czas z tyłu głowy był i podobał mi się refren zawsze w tym utworze i dlatego do niego wróciłem. Masz dużą kolekcję winyli też? Tak. Tak, to jest na pewno więcej niż gitar. No na pewno więcej, tak. Twoja perełka w tej kolekcji? Wiesz co, sporo jest takich rzeczy, chociaż z winylami to jest tak, ja zacząłem je zbierać jakieś 8 lat temu, 7-8 lat temu, kiedy one wracały znowu. Ale wcześniej zbierałem CD, zbieram do dzisiaj, tak żeby była jasność. I myślałem, że nie będę zbierał winyli, bo po co, jak mam to wszystko na CD? No tak, teraz wszystko masz jeszcze na platformach różnych. Tak, i wydawało mi się, że dźwięk cyfrowy jest najlepszy na świecie, dopóki nie posłuchałem paru płyt winylowych na dobrym sprzęcie. I to takich płyt, które znałem bardzo dobrze. I okazało się, że dźwięk jest zupełnie inny, ale dużo szerszy, cieplejszy i taki trochę... Nie lepsze doznania. Tak. Naprawdę, tak jakby się było bardzo blisko tego zespołu wykonawcy, którego się akurat słucha, więc zakochałem się w tym dźwięku analogowym. No i zacząłem zbierać winyle. Do czego jest potrzebny wór kasy, no nie? Oczywiście nowe płyty winylowe są drogie. To jest dzisiaj, stare? To jest dzisiaj 150-160 zł za pojedynczy album. To jest naprawdę dużo. Dużo. A mówimy też o winylach z epoki, no nie? Powiedzmy z lat 70-tych, 80-tych. No właśnie, one muszą dopiero gdzie naprawdę, no... Okej. Okay. No trzeba mieć dużo na to kasy po prostu. Ale jak jesteś zainteresowany tym, jak odpalasz nagle, wiesz, przychodzi taki winyl, mam parę takich, za które zapłaciłem jakieś chore pieniądze. Chore zupełnie. Ale było warto. No dla mnie tak. No wiesz, właśnie to chodzi, mówimy o tobie. Jak ona przychodzi, jak ja sobie rozpakowuję, kładę, puszczam tą muzykę, którą znam bardzo dobrze, to są bardzo często płyty, które bardzo dobrze znam. Mm-hmm, okej. Okay. No nie? Milion razy słuchałem, tak, ale też posłuchałem na winylu. Tak, się okazuje, że ona brzmi, no wiadomo, nie brzmi zupełnie inaczej, bo to jest ten sam miks, powiedzmy, mastering może być czasami zrobiony na nowo, chociaż są tacy wykonawcy, którzy przerabiają swoje płyty stare, ale to jest zupełnie jeszcze inna historia. Ale powiedzmy, że kładziesz na gramofonie płytę, którą bardzo dobrze znasz i odpalasz i ten dźwięk jest po prostu... Jakby to określić najlepiej. Tak, cyfrowy jest taki, bardzo, bardzo w twarz, a analogowy jest taki. Taki pełniejszy. Nie jestem, no, tak mógłbym to określić obrazowo. Bardzo piękna pasja, bardzo miła i kosztowna niestety. No niestety, wiele pasji ale, jest. Ale jak ktoś kocha muzykę, jak ktoś jest melomanem, zbieraczem, kolekcjonerem, no to nie może obok tego chyba przejść, obojętnie. Dojedzmy, jeżeli możemy, tak, tą ostatnią. Pewnie. Ja dodam ci jeszcze takie pytanie. Tak. Z kim, w sposób, nie wiem, wokalistów, artystów, żyjących, nie żyjących, z kim chciałbyś koncertować? Wiesz co, no nie...
Jakbym miał pomyśleć realnie. No realnie, znaczy może nierealnie, ale takie może powiedzmy marzenie, nie wiem. No marzenie to jest wiadomo, to jest Deep Purple. No tak. I byłem dosyć blisko w zeszłym roku, w 2023. Grałem z zespołem Kruk na Hard Rock Heroes Festival w Krakowie. I Deep Purple było główną gwiazdą tego festiwalu, więc oczywiście no. Na Parplach byłem mnóstwo razy jako słuchacz. Tu też byłem jako słuchacz w zasadzie, ale otarłem się o nich naprawdę blisko. I to było duże, duże przeżycie, żeby stanąć na tej samej scenie. A jeszcze oprócz Deep Purple występował zespół Nazareth. Mhm. Wspaniały też hardrockowy band właśnie z lat 70. I występował też Jorn Lande, taki norweski wokalista, którego cenię od no przynajmniej 20 lat, który jest takim połączeniem trochę Davida Coverdale'a i Roniego Jamesa Dio, czyli no, moich ulubieńców wokalnych. No taki norweski bóg hard rocka, no. Tak bym go określił, bo po prostu wychodzi... Jest ta moc. Nie, no niesamowity. Niesamowity wokal właśnie taki jak lubię. I ewidentnie słychać, że wzorował się na tych, których ja też lubię. Okay. Kocham. Czyli byście się dogadali? Myślę, że tak. My mamy zdjęcie, zrobiliśmy z Jornem zdjęcie. Z Parplami się nie udało niestety, bo oni byli główną gwiazdą i byli odgrodzeni. Ale to już była ciekawa akcja, bo następnego dnia po tym koncercie w tym samym miejscu występował zespół Iron Maiden. Mhm. I Bruce Dickinson przyszedł odwiedzić Parpli do, no tak, no. do garderoby. Oczywiście natychmiast zjawiła się ochrona, bo tam wszyscy się nagle pojawili, żeby podpisać im płyty, zrobić zdjęcie i tak dalej. Nie udało się niestety, ale Bruce Dickinson był. Widzieliśmy go z dosyć bliska. Odwiedził swoich mistrzów z Deep Purple, tak. O których zresztą zawsze mówi, że to... Tak. Ian Gillan to jest jego jak to się mówi? Wzór. Wzór, tak. Tak. Dokładnie. Tak. I wpływ duży miał na niego. Powiem ci, że tak naprawdę całkiem dobrze sobie poradziłeś z naszymi kulkami mocy. Ale ty widzę, nie dojadłeś. No zaraz. Ja właśnie mam tą straszną wadę, że ja muszę zawsze wszystko zjeść do końca. Wiesz co, to ja ci powiem, że mamy jeszcze taki cały talerz takich kulek. Powiem ci tak, jeżeli mogę wziąć na wynos, to super. Możesz, naprawdę. A jak nie, to może następny gość niech się z tym upora. Nie, my dostajemy, Hotel Wyniacki szykuje nam, bo Hotel Wyniacki w ogóle przyszykował te kulki, takie okay. wspomnienie. Szykuje nam, tak jest 5 paczek, bo jest 5 kulek i w każdej paczce jest około 8-9 kulek. Wow. Więc to my dostajemy taki drobny poczęstunek, ale jasne. Jak chcesz, nie ma problemu, na wynos dajemy. Nie, no wiesz co, jak macie nadmiar, to chętnie wezmę, wiesz, bo to jest coś takiego, że wiem, że na pewno tylko ja będę to jadł w domu. Nikt cię nie podkradnie. Nie, myślę, że nie. Ale mówię, serio, poradziłeś sobie świetnie, bo gościem był Marcin Wójcik, który się popłakał. No wiem, wiesz co, no, mnie też tam gdzieś łza troszkę się tutaj, troszkę zaczyna lecieć, bo rzeczywiście jest ostre, ale ja jestem przyzwyczajony. Bo no, rockowiec, hello. Tak, wiesz co, nie wiem, czy to o to chodzi, ale... moja mama w latach, pod koniec lat 80. moi rodzice, jak byli małżeństwem jeszcze, pojechali do Ameryki na kilka miesięcy. Jak mama wróciła stamtąd, to zaczęła robić takie rzeczy, bo tam rzeczywiście, jak jedziesz do Stanów, tam można zjeść naprawdę znakomite rzeczy i chińskie, i sushi, i tajskie, i tak dalej. Jest mnóstwo znakomitych knajp. Gdzieś mama widocznie złapała tego bakcyla i naprawdę potrafi Czyli zrobić po prostu znakomite rzeczy. Trafiliśmy na taki grunt dobrze wypieczony, tak. Wyparzony. Wiesz co, pomimo to, że dawno nie jadłem ostrego, bo ostatnio jakoś... to jest też inna historia. Bo jest lekarz taka... zabronił. Nie. Nawet nie, ale wiesz co, byłem w takiej tajskiej knajpie w Warszawie kilka razy, w której podają zupę z kaczki.
Zresztą tu w Lublinie też mamy znakomitą tajską restaurację i tam w menu też jest ta zupa. I ja zjadłem parę razy tą zupę, ale raz naprawdę przesadziłem. Okej. Okay. Tak, bo to jest taka zupa, że w zasadzie masz zupę i drugie w jednym. To jest dosyć, Duża, spora. Jest pyszna, aromatyczna, świetnie smakuje, wygląda. Ale jak się doda tego jazzu całego, który podają do tej zupy, no to naprawdę to jest koniec świata. No, nie? No i to się raz, że dodasz tego dużo. Po prostu odchorowałem to, bo to było za dużo jazzu. Jak to się mówi, piekło dwa razy? Tak. I trochę zacząłem stronić od ostrego, ale to no, widzę, że nie jest aż tak źle, że no, organizm rozpoznaje smaki. Przyzwyczajony tak jest. Super. Dziękuję Ci jeszcze raz, że byłeś naszym gościem. Państwu również dziękuję za oglądanie. I co? Widzimy się na Twoich koncertach, słuchamy Twojej płyty i nie możemy doczekać się nowej płyty. No właśnie też się nie mogę doczekać, ale myślę, że to jest pieśń przyszłego roku. Super. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.